Cześć, ja jestem Sarczy, witam was serdecznie w czwartym odcinku serii Zagrajmy w Hitman. Mamy za sobą prolog i pierwszy epizod, no i w oczekiwaniu na epizod drugi, który ukaże się w kwietniu, tak jak już mówiłem wcześniej, będziemy wszystkie dotychczas dostępne misje przechodzić na 100%, a więc pokażę wam wszystkie wyzwania w poszczególnych etapach. Zaczniemy sobie od swobodnego treningu, bo to jest pierwsza taka misja, gdzie można sobie poszczególne wyzwania wykonać. No i tutaj właśnie spróbujemy zlikwidować cel na wszelkie możliwe sposoby, na jakie pozwalają właśnie te dostępne wyzwania. Tak więc zapraszam. Welcome back, Initiate. As an ICA agent, every challenge you face can be overcome in multiple ways. Complete this exercise again, this time attacking it from a different angle. Vary your strategy. Improvise. We will be watching. No i okej, teraz na dobry początek zajrzyjmy sobie właśnie do dostępnych tutaj wyzwań. Te tutaj ukończyłem, które są oznaczone tym ptaszkiem, więc załatwiliśmy Calvina Rittera tutaj w łazience, po prostu podtapiając go. Przebraliśmy się za załogę jachtu i mamy jeszcze właśnie kilka wyzwań do odblokowania. Ja teraz na początek pokażę wam na przykład to, przejście dla ochrony, czyli spróbujemy wejść na jacht w przebraniu pracownika ochrony. Oprócz tego możemy gdzieś położyć broń i poczekać, aż znajdzie ją ktoś z ochrony. No i pierwsze zabójstwo, jakie wykonamy, to spróbujemy sobie tutaj zlikwidować cel, pozorując wypadek z szalupą ratunkową. Ja przed nagraniem tego odcinka pochodziłem sobie po tym etapie, żeby dokładnie poznać level, żeby wiedzieć, co się gdzie znajduje, i już mam w głowie ułożony plan, jak to wszystko zrobimy. Na dobry początek zabierzmy sobie tutaj wszystko. Tych samouczków już nie będziemy czytać, bo już to robiliśmy wcześniej. Na razie nie potrzebujemy zdalnego ładunku wybuchowego. No i tak, teraz, żeby przebrać się za pracownika ochrony, to patrzcie, tutaj mamy broń, jak widzicie. Jeszcze wam tego w sumie nie pokazywałem, ale teraz właśnie można sobie zabrać broń. Tyle tylko, że niektóre bronie są za duże, by je schować, i żeby legalnie je nosić, musisz być przebrany za kogoś, u kogo posiadanie broni nie wzbudzi podejrzeń. Czyli musiałbym być przebrany właśnie za tego pracownika ochrony. Jednak no, teraz ja nie będę tutaj w ogóle z tej broni korzystał. Zresztą tak czy siak, jesteśmy agentem 47, więc nie będziemy raczej z broni korzystać. Możemy ją normalnie tutaj umieścić na miejscu, ale ja chcę ją zabrać na razie, bo chcę właśnie zaliczyć jedno z wyzwań. Więc podejdziemy tutaj, zostawimy broń i spróbujemy sprowadzić pracownika ochrony. Dobra. I teraz tak. Wyjmiemy sobie tutaj monetę. I to odwróci uwagę tego pracownika, który za chwilę powinien zobaczyć właśnie tą broń i wtedy się wyzwanie odblokuje. What the hell is that doing there? No i tak jak już tam gra wcześniej wyjaśniała, kiedy jakaś postać, proszę bardzo, wyzwanie ukończone, kiedy jakaś postać zobaczy broń, to wtedy odłoży ją do najbliższej skrzyni. Tylko gdzie ta skrzynia teraz będzie? Okej, widzę, że tam aż idzie. To może być nawet dobry pomysł, żeby właśnie obezwładnić tego pracownika ochrony i wtedy się za niego przebrać. Spróbujemy tak zrobić. Weźmy sobie łom na wszelki wypadek. I to będzie właśnie taki kolejny sposób na wykonanie tej misji. Tutaj już muszę uważać, bo jestem na terenie w niedozwolonym miejscu. Uwaga, uwaga, żeby mnie nie zauważył. I obezwładniamy go szybko. Dobra. I teraz tak, tutaj oczywiście się właśnie przebierzemy za pracownika ochrony jachtu. I w tym momencie mógłbym nawet właśnie z bronią sobie chodzić, aczkolwiek nie będziemy jej zabierać, bo nie jest to potrzebne. To muszę uważać na tego. Pamiętam, że tu była szafa, więc pozbywamy się tego pracownika, żeby on sobie tutaj siedział, a my możemy teraz bez przeszkód chodzić po tym jachcie, ale chciałem też jeszcze sobie zaliczyć jedno wyzwanie, żeby wejść na pokład jachtu właśnie w tym przebraniu. I tam było pokazane, że chyba chodzi o to główne wejście, więc spróbuję się cofnąć.
Tutaj możemy użyć zarówno wytrychu, jak i łomu. Uwaga, bo tam ktoś też mógł mnie wypatrzeć. Biała strzałka wskazuje, że ktoś ma co do ciebie podejrzenie. No ale teraz nic takiego się nie dzieje, bo byli wystarczająco daleko, a ja sobie poradziłem szybko. Tutaj musieliśmy uważać, bo zwróćcie uwagę, że jeden z nich mógł mnie rozpoznać. O, i tutaj też mamy tego Norfolka, za którego przebierzemy się później, bo to jest też jedno z wyzwań, a teraz możemy tutaj wejść. Proszę bardzo, wyzwanie ukończone, przejście dla ochrony. Zobaczmy sobie, tutaj mamy nasz cel, więc spróbujemy teraz wejść na górę. I jak właśnie ja sobie tutaj rozglądałem się po tym terenie, to mogę wejść jeszcze wyżej i wtedy upozorować ten wypadek, który chcę zrobić. Teraz tamten mój cel, Ritter, powinien tutaj wejść na górę. Nie wiem, kto tu rozmawiał, ale w ogóle zwróćcie uwagę, oczywiście jako, że jest to trening i jest to taka prowizoryczna bardzo lokacja, no to no, ten helikopter nie jest prawdziwy, tak jak i cały jacht. Dobra, w ogóle muszę schować wytrych, kurczę, chociaż to akurat nie wzbudza dużych podejrzeń, ale patrzcie. Wypadki. Możesz sprawić, że szalupa bezpieczeństwa spadnie na pokład niżej? Użyj łomu lub zdetonuj materiał wybuchowy. Więc to właśnie spróbujemy teraz zrobić. Tylko, że oczywiście w dobrym momencie. Teraz ten musi podejść bliżej. No i ja muszę jeszcze uważać na tego tutaj. Dobra, uwaga. Teraz. Pięknie. Kończymy w takim razie. Dziękuję bardzo. To oczywiście było tutaj spore ryzyko, bo mogliście zwrócić uwagę, że pełno się strzałek pojawiało. Zaczęli mieć co do mnie podejrzenia, ale wystarczająco szybko schowałem łom i uciekłem z miejsca wypadku. I w ten sposób załatwiliśmy Calvina Rittera. Więc ukończyliśmy tym razem ile wyzwań? 3 chyba, tak? Dokładnie. Więc jeszcze parę nam zostało, więc ja za chwilę powtórzę tą misję i pokażę wam kolejny sposób na wykonanie tej misji. Dobra, słuchajcie, w tym momencie zostały mi tak naprawdę już tylko 3 wyzwania. Mianowicie przebrać się za Norfolka i spotkać się z naszym celem. Oprócz tego zlikwidować cel za pomocą garoty, no i jeszcze materiały wybuchowe. Zlikwiduj cel korzystając ze zdalnego ładunku wybuchowego. Więc myślę, że właśnie teraz spróbujemy pokombinować, to znaczy wykorzystamy zarówno to, czyli ładunek wybuchowy, jak i przebierzemy się za Norfolka, a zlikwidowanie celu za pomocą garoty zostawimy na koniec. Czyli teraz musimy zabrać tutaj te ładunki wybuchowe. Ok, umieszczaj materiały. Dobra, nie ma problemu. Tutaj uwaga, bo mnie wypatrują, ale wystarczyło się schować. No i okej, i teraz skorzystamy z jednego fajnego sposobu, na który wpadłem, jak właśnie sobie tutaj zwiedzałem te tereny przed nagraniem odcinka. To znaczy, można by było złapać tego Norfolka, zaraz wam powiem jak. Najpierw jeszcze poradzę sobie z tym gościem. Obezwładnimy go, żeby po prostu mieć wejście na statek. Teraz tak, przeciągniemy go. Czyli na razie robimy tak, jak to robiliśmy za pierwszym razem. Jeśli chodzi właśnie o Norfolka, najprościej byłoby go po prostu w ustronne miejsce doprowadzić używając monet. Moglibyśmy sobie rzucać monetami, aż on by poszedł w jakieś ustronne miejsce, wtedy byśmy go obezwładnili i załatwili. Ale pomyślałem sobie, że to by było takie zbyt proste, zbyt oczywiste i pomyślałem sobie, że zrobimy to znacznie ciekawiej. To znaczy, musimy teraz udać się na pokład. Wchodzimy teraz na pokład i udamy się tam do baru, bo w tamtym miejscu Calvin Ritter
mówi, żeby przygotować dla właśnie tego Norfolka jakiś drink czy coś. Zaraz zobaczymy zresztą, czy to właśnie będzie to. Ja muszę tutaj na razie na tego Calvina Rittera poczekać. Nie wiem, gdzie on jest. Muszę sobie zobaczyć. Okej, on jest tutaj. Wejdźmy szybko tu, bo Calvin Ritter teraz będzie właśnie mówił do barmana, że tutaj przyjdzie pan Norfolk, ale ja chcę się jeszcze przebrać. Dobra, przebierzemy się właśnie znowu za członka tej załogi jachtu, tak jak to robiliśmy już swego czasu za pierwszym razem. Właśnie tak, bo dzięki temu będę mógł bez większego problemu dosypać truciznę. Tylko że to też muszę się jeszcze pospieszyć. Powinienem tam w sumie przejść wcześniej. Ale dobra, może jeszcze będę miał czas, mam nadzieję. Tutaj zejdziemy na dół. A nie, to nie tędy, czekajcie. Tutaj, tak? Dokładnie. Zejdziemy na dół, zabierzemy szybko truciznę, która była po tej stronie. Mam nadzieję, że jeszcze to zdążę zrobić. Bo teraz trzeba to zrobić w miarę szybko. Okej, jak tutaj sprawa wygląda? Ten Norfolk czasem już tutaj nie przyszedł? Czekajcie, to jest druga strona, tak? Muszę przebiec tędy. I teraz uwaga. Norfolka tu jeszcze nie ma. I teraz właśnie bez przeszkód w tym przebraniu możemy tutaj to dosypać. Ten koleś nic nam na to nie powie. I teraz zobaczmy, gdzie jest Norfolk. Czy on nadal jest tutaj w tym miejscu? Tak. On jest nadal tutaj. Więc ja teraz musiałbym teoretycznie poczekać na niego. Dlatego zrobię cięcie i z wami spotkam się, jak już on będzie podchodził do tego baru. I wtedy właśnie napije się. I wiadomo, co się z nim stanie. Okej, słuchajcie, zwróćcie uwagę, pan Norfolk już wchodzi tutaj. Musiałem się trochę pokręcić po jachcie, aż on w końcu zdecydował się tutaj pójść. I właśnie teraz przyjdzie tutaj zapytać się o pana Rittera i powinien napić się drinka. Bo jak ja właśnie wcześniej sobie patrzyłem, to widziałem, że on pił z tego kieliszka, więc pomyślałem, że idealnie go będzie otruć w tym momencie. Mr. Norfolk, welcome. Mr. Ritter's expecting you. What'll it be? Just fruit juice for me. It's a bit of a story. Oh God, this is so. Don't get it out. O, widzicie, już zaczyna go coś pobierać. Do you want me to call someone? Just say the word, okay then? No. On teraz powinien pójść do łazienki, no i po prostu załatwimy go, obezwładnimy go. Wow! Czemu on przenika przez tych ludzi? Oj, twórcy tego nie dopracowali. No ale w każdym razie dla nas najważniejsze to teraz dostać się tutaj. I obezwładniamy go. Nie zabijamy go, jako że jest to osoba postronna. On tutaj nie jest niczemu winny w tym momencie, przynajmniej nas nie interesuje. No i przebieramy się za Terry'ego Norfolka. I zaciągamy go tutaj. Jak zwykle, ukryć wszystkie ciała. No i teraz możemy się bez problemu poruszać po tym jachcie prowizorycznym. I spróbujemy udać się do naszego celu. Spotkamy się z nim. I wtedy mam nadzieję, że udamy się właśnie na to spotkanie. Tego już nie wiem, czy to tak się odbędzie, bo nie sprawdzałem tego, ale no podejrzewam, że tak. Wiele się można też domyśleć z tych wyzwań, z ich opisu. Hello, Mr. Norfolk. Mr. Ritter, I'm Terry Norfolk. Mr. Norfolk, we meet at last. So good of you to fly down. Shall we? How are you, Mr.? Only minor property damage. Monkeys basically like the father. Okej, słuchajcie, powiem wam, że zapomniałem o jednej rzeczy. Dobra, to wiecie co? Zrobimy teraz jednak tak, że pokażę wam najpierw zabójstwo Garotą, a z materiałem wybuchowym zrobimy sobie za chwilę to drugie wyzwanie. Mr. Norfolk?
Ponieważ ja już powinienem wcześniej tutaj przyjść i podłożyć materiał wybuchowy, a nie zrobiłem tego, zapomniałem o tym. Prywatne spotkanie. Wait, was it glass cutter? No. No, but something work related. On teraz wpisuje hasło, a my zajdziemy go od tyłu. Wyciągamy garotę. I go udusimy. Dobra, wyzwanie ukończone. Klasyczna robota. O, tutaj widzę, że mamy możliwość pozbycia się ciała. No i tak naprawdę teraz już tylko opuszczamy to miejsce. Więc moim planem było na początku właśnie zacząć od razu od tego materiału wybuchowego, ale jako, że nie udałem się tutaj najpierw, no to za chwilę zrobię to samo. Po prostu zrobię za chwilę cięcie i pokażę wam to tak, że wiecie, już teraz muszę powtórzyć wszystkie te kroki. To znaczy znowu przebrać się za Norfolka, znowu zaprosić tego właśnie Rittera na spotkanie. Tylko, że właśnie wcześniej muszę podłożyć ładunki wybuchowe, więc ja się z wami spotkam wtedy, jak te ładunki wybuchowe będę miał już podkładać. A tutaj widzicie, kolejne dwa wyzwania ukończone, nie było to zbyt trudne. I za chwileczkę się znowu widzimy. Okej, witam was jednak z powrotem już tutaj na samym starcie. Pomyślałem, że jednak pokażę wam to od początku, a to dlatego, że mogę wam właśnie też pokazać drugi sposób, jak można się przebrać za tego Norfolka. Zrobimy to właśnie w taki bardziej prymitywny sposób, czyli używając monety. Po prostu podrzucimy ją tutaj i spróbujemy go zwabić do siebie. Proszę bardzo, za chwilę drugiej użyjemy i on tutaj podejdzie. Nie chciałem tego za pierwszym razem wykorzystywać, bo to mi się wydaje takie jakieś zbyt proste, zbyt prymitywne rozwiązanie, jak na Agenta 47 wolałem właśnie zastosować fajny myk z trucizną. No ale w ten sposób oczywiście też możemy zrobić. Po prostu tutaj go obezwładnimy, gdzie nikt tego nie będzie widział. Proszę bardzo. Przeciągnijmy troszeczkę ciało. Tutaj nikt go nie znajdzie. Niestety nie mam nigdzie w pobliżu żadnej szafy, żebym mógł go schować. Dlatego też zostawimy go tutaj, ale wiemy, że akurat po tym terenie nikt się nie kręci, więc jego ciało nie zostanie odnalezione. No i teraz od razu już właśnie możemy ruszać jako Norfolk. I w tym momencie wejdziemy właśnie tam od razu na górę, słuchajcie. Mr. Norfolk. Dlatego, że spróbujemy podłożyć materiał wybuchowy i dopiero wtedy udamy się na spotkanie. Ja sobie tylko zobaczę, gdzie my mamy Rittera, Calvina Rittera. Okej, on jest tutaj. Czyli on chyba dopiero będzie szedł do baru, mi się wydaje. My na razie przejdźmy. Tak. Ja sobie tutaj przeskoczę w tym momencie. No i teraz tutaj podłożymy gdzieś ładunek wybuchowy. Nie wiem, tutaj to on może zauważyć. Sam nie wiem. Może ustawmy to lepiej tutaj, wiecie? No. W tym miejscu. Czekajcie. Umieść. Dobra. Teraz nie powinien, mam nadzieję, tego ładunku zauważyć. Więc teraz tak, chowamy na razie oczywiście materiały wybuchowe i idziemy szybko do Calvina Rittera. On na razie jest tam na dole. Mówi barmanowi, że tutaj właśnie Peter Norfolk przyjdzie. Więc na razie czekamy na niego, aż on tutaj podejdzie i wtedy udamy się już od razu na spotkanie. Chociaż wydaje mi się, że nawet nie trzeba tutaj czekać. Pewnie można do niego w każdej chwili teraz podejść. No ale zobaczymy. Niech on tutaj tylko wejdzie i za chwilę z nim sobie pogadamy na spokojnie. Hello, Mr. Norfolk. Mr. Ritter, I'm Terry Norfolk. Do we have a problem? No co jest grane? Well, I was hoping Giles would join the rowing team. Coś nie zagrało, wiecie? Mr. Ritter, I'm Terry Norfolk. Mr. Norfolk, we meet at last. So good of you to fly down. Shall we? Lead the way. Musiałem to powtórzyć, a to dlatego, że za blisko chyba byłem tego Rittera i on jakoś się na mnie obraził, że zakłócam jego prywatność.
jego najbliższą przestrzeń. No ale dobra, najważniejsze, że z nim pogadaliśmy ponownie i teraz zaprowadzi nas na miejsce. Jak upewnimy się, że będzie przy komputerze, to wtedy wysadzimy ładunek. Hello, Mr. Norfolk. Dzień dobry, dzień dobry. I teraz uwaga. On przychodzi tędy. Birth date in reverse. Damn it. Almost had it. Wymyślaj sobie hasło, a ja tylko wysadzę ładunek i to będzie na tyle. Idziemy sobie. Zabójstwo wybuchem. Oczywiście jest to najmniej dyskretne rozwiązanie, bo w takim wypadku ciało jest znalezione przez strażników. No ale było to jedno z wyzwań, więc chciałem wam też to pokazać. No bo wiadomo, że nie każde rozwiązanie będzie tak dyskretne jak niektóre. To jest oczywiste. I w tym przypadku ten wybuch był najgłośniejszym sposobem na wykonanie zadania, ale dla mnie najważniejsze jest to, że wszystkie wyzwania dzięki temu ukończyłem. Jeszcze za chwileczkę wam to pokażę. Tak więc tutaj możemy sobie właśnie przejrzeć wszystkie dostępne wyzwania i proszę bardzo, 13 na 13. Wszystkie wyzwania w tym zadaniu zostały ukończone. Oczywiście jako, że jest to misja treningowa, to i tak tych wyzwań było najmniej, a już od kolejnej będzie się tych wyzwań zaczynało coraz więcej, bo też będą się one dzielić na różne typy, ale to będziemy sobie robić w kolejnych odcinkach. Ja wam na razie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Dajcie znać, które rozwiązanie, jeśli chodzi o te zabójstwa, podobało wam się najbardziej z tych wszystkich, jakie wam miałem okazję zaprezentować w tej misji. Jestem ciekaw, które wam właśnie się najbardziej spodobały. A tymczasem już się z wami żegnam. No i za jakiś czas oczekujcie kolejnego odcinka, w którym pokażę wam wszystkie wyzwania w tej drugiej misji samouczkowej, czyli tam, gdzie mamy ten końcowy test. Do usłyszenia.